Siema, siema, witam na moim kanale. Gramy w Mafię, odcinek 30 już. Dzisiaj nagrywam na nowym mikrofonie, nowym mikserze, który przyszedł do mnie właśnie niedawno. Znaczy dokładnie wczoraj, już go poustawiałem, powinno to wszystko działać. Mikser to jest Behringer, nie wiem jak to się wymawia dokładnie, niemiecki model, Xenix Q802 USB. Całkiem spoko patent. Dobra, zajmijmy się mafią w takim razie. Tu mamy podjechać, porozmawiać z Donowanym. Rzut beretem, idziemy. Mikrofon też zmieniłem, też Behringera. Nie pamiętam modelu, 8500 czy jakoś tak. Taki zwykły, normalny. Ale nie te studyjne, tylko dynamiczne, taki do śpiewania, zobaczymy. Nagrywania wokalu, zobaczymy czy to będzie lepszy mikrofon niż taki studyjny, który miałem wcześniej. Na razie jak tak sprawdzałem, to całkiem przyjemnie to działa. Dobra. How did you manage to get to Tony D'Orazio? I had bugs and wiretaps all over the damn place. When that weirdo left the Royal Hotel to deal with one of his men, I was listening. Tony, I didn't know you was coming. I'm just packing away your latest shipment. How long you been running this business, Joe? I don't know. 5, 6 years? 5 years, 3 months, and 18 days. Well, this has turned. Look, I know I've been lying, but it ain't my fault. I've always placed a premium on maintaining order. If you let the rot set in, eventually it will take hold and destroy everything you've built. The only solution is to isolate it, eradicate it before it takes hold. You understand, Joe? Christ, Donnie, you gotta listen to me. Some nuts out there shooting hell out of everything. You know how many of my men he killed? Yes. Whoops. Dominic, is it? You will take the armored car and personally oversee the collection of all outstanding monies owed to us. Am I clear on this? Yes, Mr. Razio. Once you have collected what is due, deliver it directly to me at the hotel. The code to the elevator is 0451. 0451. Czy to będzie trzeba zapamiętać? Czy to tylko tak? From there, Lincoln had a couple of options. He could use the elevator code and go into the lobby, which meant shooting the hell out of the place. Or he could steal Dominic's car and go in quiet to the hotel's parking garage. When you're in the hotel, grab a couple of those little fancy soaps. They won't give me any more at the motel. No, to już wiecie, co mamy zrobić. Wyjedźmy może troszeczkę na zewnątrz. Trzeba się chyba dozbroić. Nie wiem, nie pamiętam, czy kupowałem broń ostatnio. Znaczy amunicję, nie tyle broń, co amunicję. Zawołamy. Nie, nie mamy za dużo. Zawołamy naszych pomocników. Oddamy kasę, no i jedziemy. Jedziemy zastrzelić kolesia pewnie i przejąć całą dzielnicę. Zabieraj pieniądze. A ty poproszę tutaj amunicję, te apteczki mamy, także spoko jest. Dobra. Jak daleko? Niedaleko, rzut beretem. Oj, panie, gdzie leziesz? Do wyboru mamy albo windą, kod znamy, albo tym parkingiem podziemnym. Thank you.
Stawmy sobie autko tutaj. Idziemy zobaczyć, co tu się będzie działo. Aha, bo tu mogę ukraść auto. No tak. Weźmy gnata. Powiem wam, że wyczekałem do ostatniej chwili. Ej. Kurde, żyje. No i jeszcze jeden. Sorry, koleś. Nie będziemy się bawić z wami. No, no nie, to tamto chyba jest jakiś zwykły pracownik, który nam nic nie zrobi. Dobra, ale możemy ukraść auto. No i idziemy do tego hotelu teraz. Nasze auto tu zostanie, to później nam koleś go dostarczy z powrotem, to nie ma się co przejmować. No, mam nadzieję, że tym razem wszystko się dobrze nagrywa. Bo poprzednim jak zacząłem eksperymentować, to się przestery porobiły, ale z tego co widzę na drugim monitorze chyba jest ok. Dostaliśmy się do środka. Nie zabić tego. Tutaj ten gość stoi tyłem. Już nie stoi. I was gone for a minute. Tony would mind. Mister, you're out of trouble. Maybe you should have said. Dobra, dostali obaj. This boy just keeps moving. Idzie, jak tam się zorientował, że coś jest nie tak. Już się napatrzył. Dobra, przejdźmy tędy. I tu to radio gra. Czy nam zostawili jakąś kasę? Nic więcej ogólnie. Dobra, możemy dostać się do windy. Jedziemy na górę. It would be difficult not to. What? I've already taken the appropriate steps to address the situation. Believe me, things are well in hand. Well, they fucking better be. If this thing with the judge goes sideways, shit's gonna roll downhill real fucking quick. We haven't lost anything of any significance, except for some men. And they can be replaced. In fact, they're the easiest thing to replace. Saul doesn't give two shits about any of those stupid fucks. All he cares about is the people that matter. Understand? I understand completely. And you have my word that all payments will continue as scheduled. None of our business associates need to concern themselves with our recent difficulties. Yeah? Okay. I'm counting on you here, Tony. Don't fuck this up. Goodbye. No i gitara. Wyjechaliśmy na górę. Przejdźmy tędy. O! Tu czy tu?
Zajrzyjmy, co jest tutaj. Też są schody. Dobra, ale mamy iść tędy, to idziemy. No to zajmujemy się nimi. Najpierw spróbujemy po cichu. Pani w recepcji. Proszę uciekać, tak. Postaram się pani nie zabić. Ale tych już postaramy się rozwalić. To jest to ja odwrócenie. Dobra, obaj dostali. Ops. Gdzieś jakiś koleś mnie zobaczył. No i dobra, tyle jeśli chodzi o temacie czyszczenia terenu po cichu. Chcę jakiś podejść. Też mam takie wrażenie. Gdzie jesteś, gościu? O, ale znaleźliśmy naboje do pistoletu, tyle tylko, że teraz to już chyba ogólnie będą zbędne, bo... Bo... Narobiliśmy już bałagan. Sobie gnata. Odbierajmy tą kasę, która tu leży. Tam pieniądze zawsze się przydadzą. Zatem może jeszcze jakąś amunicję trafimy przy okazji. Nie, amunicji nie ma żadnej. Nie do tych broni, które my posiadamy. No chodź, chodź. Żeby nie zobaczyłeś to. Się wychyl, panie. Dziękuję. Oj. Jeszcze jeden gdzieś tam jest. Następnego poprosimy. Dziękuję. Jeszcze jakiś chętny? O, jak dostał. Dobra. Sprawę załatwiliśmy w miarę spokojnie. Jest apteczka, ale nam niepotrzebna ogólnie. To idziemy dalej. O, jest gość. Prosto w głowę. Nie ma tu nic ciekawego. Pistolet to nas też nie interesuje. Tu są drzwi. Kolejne piętro. Chyba za głośno chodziłem. I chyba tu panie usłyszeli. Dostał, ale chyba nikt się nie zorientował za bardzo. Nie, nie leci następny. Jeszcze jeden. Chodź, chodź, panie kolego, nie będziemy się bawić tutaj w podchody. Cztery kule na jednego, za dużo. Ale zrobiliśmy to po cichu w miarę. Gdzieś kogoś widziałem.
No kurde. Dobra, karabin poprosimy. Nie podejdzie, czy nie? Tam chyba się nie da. Chyba, że sobie otworzy te drzwi, no to... Gdzie jesteście? Raz, dwa, trzy, cztery. Już nie widzę żadnego. O, jest, 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 jest. Spadamy, bo pewnie przybiegnie kiedyś. O, właśnie. No, jakieś chętne do kulki? Raz, raz. I tam gdzieś po drugiej stronie. Kulturalnie do mnie walić. No, wychyl się. Dziękuję. Dziękuję za współpracę. Biegnę następny. Nie. On jest gdzieś wyżej i... Już nie bardzo tu chcę chyba podejść do nas. To tu gdzieś jest koleś, który no właśnie się czai tu nam za rogiem. Dziękuję. Jeszcze dwóch tu widzę, ale nie bardzo wiem gdzie. Żadnego, ale zgadnijmy tą kasę, która tu leży. Sporo. Wizerkę sobie weźmy, przyda się. No, śmigamy do tych dwóch gości. Chodźcie panowie, chodźcie. Czereśniaki przeszliby tu na dół. Nie zawracają mi gitary i łażą tam górą. O, oś tu koleś. Przez was zmarnowałem pół kamizelki. Musimy plątać gdzieś. Dobra, tu mamy się włamać. No to już, migusiem. Udało się za pierwszym razem. Idziemy dalej. Ops, bo dostałem. A to nie mogę grać. Teraz mogę grać. Dobra. Idziemy do niego, bo chyba już jest unieszkodliwiony z DK. Jeżeli weźmiemy tą walizkę, bo ona później może zginąć albo coś. No i... Sayonara, Winnetu. You really think you know how all this is gonna play out, don't you? Idiot! Go ahead. Kill me. I'll be replaced tomorrow. No one will even notice. You're wrong. Everyone will notice. Ouch.
No i nie potrafił latać. Killing an untold number of men. There was a loud crash, like a bomb going off. I looked up and there was a man falling from the top of the building. Then all these men showed up and every one of them had a gun. They ran into the Royal and that's when the shooting started. I still don't know how the hell Lincoln got out of that hotel. No właśnie. Ile musieliśmy dostać? No panowie, nie kryć mi się tam, wychodzić. Padnij tam w końcu. Którędy mamy wyjść? Stawiam, że trzeba chyba windą zjechać. Jechaliśmy, to i zjedziemy, nie? Tak mi się wydaje. O kurde. Jeszcze dwóch. Trzech. Tam jest jeszcze i tam jest jeszcze. Prosto. Chyba niewinnego człowieka gdzieś trafiłem przez przypadek. No, powoli mi się amunicja kończy. To nie jest dobre. No jak mnie zapalił, jak w ogóle byłem z drugiej strony. Znowu te dźwięki, jęki, znaczy się nie dźwięki. No, policjant do mnie wali. Dobra, spadamy stąd. Trup został na miejscu. Zmykamy, zanim oni się zorientują i zaczną nas ścigać, to spadamy z tego terenu. Chyba się udało. Tak, ukończyliśmy. No, będziemy musieli przydzielić dzielnicę, teraz centrum. Komu? Downtown is ours. Cabal Construction and the Sham Work Sites, the Imperial and all the limp dicks who owe the mob money, we own it all. We may have different motivations for doing what we doing, but there's no denying we're damn good at it. Making more money than our people have ever made.
Don't slow things down now. You came and wound me up with your big tale about how we're gonna march through the city, murdering every Marcano bastard we cross. But look at me. I got nearly nothing here. Where's the tale you sold me, lad? Was it lies? It's time you fucking deliver. Maybe I missed a call or something, but I didn't even know you were working that part of the city. The two of us, we're not escaping each other. Might as well embrace it. Who's it gonna be, Lincoln? Dostaniemy pistolet, rewolwer z celownikiem optycznym. A ten... materiały wybuchowe, przekup gliny. No ma dwa biznesy w tej dzielnicy, czyli mają po zero. Kontrolowalnych dzielnic mają. Czy dwie, czy dwie? Dobra, oddamy. Oddamy jemu, zróbmy tak w miarę sprawiedliwie. You're better off not going for a third. This is a step in the right direction, but it's only one step. Yeah, I get it. I'm the Yankee motherfucker from Empire Bay. But twice in a row now you cut me out. Just keep in mind, you do that to your own detriment. No teraz. All right, that's it. We're done for now. Jedno z nich dostanie. Mógłbym dać jej albo temu w kapeluszu Witowi, a któreś się obrazi prawdopodobnie już. They're saying you threw Tony off the roof of the Royal? Actually, it was through his penthouse window. You always had a flair for the dramatic. Tony's ledger. Last couple pages are pretty interesting. Any idea what US5CJ means? Wait a minute. Holy shit. Why is Lou willing to comb 10 grand a month at a brothel and the same at a drug den? Based on what Greco told me in Skeletta, Marcano's laying out a bunch of money to get gambling legalized. And if that's what you're after, who better to have in your pocket? Than a judge on the Fifth Circuit Court of Appeals, US5CJ. Exactly. There have to be over 20 judges on that bench. Could be any one of them. The kind of man we're talking about isn't used to people getting into his business. I start visiting the places listed in that ledger, he'll panic and go to Lou for help. And that's when we'll find out who he is. Keep that wiretap running. Never turn it off. Dobyliśmy współpracownika. Materiały wybuchowe. No to nas się nie interesuje z tymi. O, odblokowano nowy pojazd. Pancerzony Majesty. Rzućmy okiem. To jest ten. Gdy będziesz gotowy, to Hank czeka na ciebie w opancerzonym. Gdy będziesz gotowy. Jeszcze nie dostaliśmy tego. Tu się nie odblokował jeszcze. O, ten. Wygraj wszystkie wyścigi, aby odblokować ten pojazd. Aby podłożyć ładunek C4, przytrzymaj RB, a potem naciśnij X. Aby zdetonować ładunek, wciśnij RB. No. Średnio nam to będzie potrzebne pewnie. Dzielnica francuska. Teraz, kiedy eksmitowałeś tę negadrację przez okno jego apartamentu, pora załatwić gnoja, któremu odpalał dole brata Marcano i kapo dzielnicy francuskiej, czyli wujaszka Lou Marcano. To jak widać, jeszcze chyba trochę tego jest. A nie. Załatwienie Tomego Marcana było twoim pierwszym ciosem zadanym Salowi. Biorąc się teraz za Lou, nie tylko wyeliminujesz największe źródło dochodu Sala, ale też wyrwiesz bijące serce dzielnicy francuskiej. Odblokowano misję fabularną, narkotyki. Odblokowano misję fabularną, seks. Patrzmy. Dobra, to tutaj to jest przejęte. Centrum przejęte. Tu jest dzielnica francuska. Aha, bo to nie była cała. Cała dzielnica. Tu jest jeszcze dzielnica francuska. Barclay Mills tu jest. Frisco Fields. To jest wszystko przejmowane i tylko to duże jest jeszcze nie przejęte, czyli zostało raz, dwa, trzy, cztery dzielnice. Dobra, ale następną dzielnicą i następnymi zadaniami zajmiemy się już w następnym odcinku. Dzięki wszystkim za uwagę, za lajki, za komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.